5 to jest podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych. I tutaj, drodzy Państwo, deleguje się radnych radnych Krzysztofa Gierudzi Krzysztofa Kwiatkowskiego do udziału w wizji lokalnej w celu umożliwienia możliwości zmiany lokalizacji przystanku autobusowego pod nazwą Siwka na ulicy Nazarowicza, która będzie 16 stycznia 2013 roku. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Ja się zgłaszam. Jakaś wysoka. Po co? Chcę zobaczyć ten przystanek. To jedźcie przeważnie. Towarzyszenie zgłasza. Ja tak wolę. Nie rozbijaj układu. Pan Dekielski zgłasza poprawkę, aby dopisać jego nazwisko do listy. Proszę o odrzucenie tej poprawki. Nie róbmy. Panie Witold, czy to jest formalna? Nie, nie, nie. Tak, chciałbym jeżeli jest to formalna poprawka, muszę ją poddać pod głosowanie. Nie, no nie róbmy. Drodzy Państwo, no taka jest procedura, że jeżeli to była formalna poprawka... Nie, ale słuchajcie, przepraszam, ale to by było chciałbym prosić Państwa o to, bym mógł tam pojechać. Czy nie wiesz mnie na to, że pan pojechał w tym jeszcze jeden czas. Drodzy Państwo, padła poprawka złożona przez pana Witolda Jakielskiego do projektu uchwały. Jeżeli nie ma innych zgłoszeń w dyskusji, poddaję ją pod głosowanie. A więc poprawka brzmi, że dopisuje się pana Witolda Jakielskiego do paragrafu pierwszego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję, poprawka została przyjęta, a teraz kolejna projekt uchwały wraz z poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? No właśnie, bardzo cenna uwaga Pani. Drodzy Państwo, kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ja mu chcę w piórę, nie? Głosujemy projekt uchwały wraz z poprawką. Pytam się na głosowanie, Pani Przewodnicząca. Proszę się wstrzymać. Proszę się wstrzymać ręce w górze, bo muszę sprawdzić. 20-26. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Niniejszym również Pan Witold został delegowany.